Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania są znane komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy był pan prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań czy oskarżeń? Nie, nie byłem. Proszę wszystkich o powstanie. Pani przewodnicząca, przepraszam bardzo. Nie, ponieważ... Proszę państwa, ja nie przystąpię do złożenia przyrzeczenia i zaraz to wyjaśnię. Dlaczego jest pan karany? Ma pan zarzuty? Nie, oczywiście, że nie. To w czym jest problem? Przesłałem do państwa oświadczenie, w którym wskazałem, iż nie przystąpię. Tak. Przesłałem do państwa oświadczenie, w którym wskazałem, iż nie przystąpię do czynności składania zeznań z uwagi na treść artykułu 178 punkt 1 Kodeksu Postępowania Karnego w związku z artykułem 11i ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Dobrze, więc ja w tym momencie przystępuję do odebrania przyrzeczenia. Pan oczywiście w protokole będzie zaznaczony, jeżeli pan nie będzie tego powtarzał. Proszę wszystkich o powstanie. Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając tego, co jest mi wiadome. Odnotowujemy w protokole, iż pan odmówił złożenia przyrzeczenia. Proszę pana, komisji jest znana zarówno pana rola jako obrońcy, znana jest ta historia, natomiast pan doskonale wie, że pełnił pan również funkcje i zadania w tej firmie i w pozostałych powiązanych, które nie są w żaden sposób powiązane ze stosunkiem czy to obrończym, czy z tajemnicą adwokacką. W związku z powyższym komisja nie będzie pana przesłuchiwała na okoliczności objęte tajemnicą czy to obrońcy, czy adwokata, tylko na pozostałe okoliczności. Dlatego też komisja nie występowała o zwolnienie pana z tajemnicy, bo tej tajemnicy nie będziemy, o tą tajemnicę nie będziemy pytać. Absolutnie ze stanowiskiem komisji nie mogę się zgodzić. Proszę państwa, jest faktem, iż w okresie od 15 listopada 2011 roku do bodajże 24 sierpnia 2012 roku sprawowałem obsługę prawną w spółce Amber Gold, spółka z o.o. Tak jak państwo tutaj również wskazujecie mnie w wezwaniu na stronie internetowej, pełniłem funkcję w Radzie Nadzorczej, co prawda nie parabanku, ale spółki akcyjnej, która nigdy nie prowadziła działalności. Natomiast najistotniejsze jest to, że w okresie od sierpnia 2012 roku pełniłem funkcję obrońcy najpierw podejrzanego pana Marcina Plichty, następnie pani Katarzyny Plichty. I to ma zasadnicze znaczenie dla sprawy. Proszę pana, a ja panu odpowiem. Więc ja panu powiem tak, z najwyższym zdziwieniem przyjęliśmy do wiadomości fakt, że jakikolwiek organ pozwolił panu pełnić funkcję obrońcy w tym postępowaniu, co zostało skorygowane, bo w 2014 roku w końcu ktoś doszedł do tego, że pan powinien mieć inną rolę, a nie obrońcy w tym postępowaniu i nie może pan dłużej pełnić tej funkcji. Sekundeczkę. Natomiast jak pan słusznie zauważył, to oczywiście to ja panu powiem tak, błąd organu procesowego, pana prawo. Natomiast jak pan słusznie zauważył, pełnił pan również funkcję w dwóch radach nadzorczych, ewentualnie ja zdaję sobie sprawę z tego, jak wyglądała rejestracja rady nadzorczej w spółce akcyjnej oraz proszę pana, czy przeprowadzenie szkolenia, co do którego uznano, że jest fikcyjny i oddawał pan za niego samochód, wedle pana też wchodzi w skład tajemniczy obrończej? Proszę pana, ja też jestem adwokatem i chcę panu powiedzieć jedną rzecz. Zgadzam się z panem, że tajemnica zarówno obrońcy, jak i adwokacka jest niewzruszalna. Ja też stoję na tym stanowisku, ale nigdy w zakres moich obowiązków nie wchodziło ani przeprowadzanie szkoleń, branie za to pieniędzy, a potem zwracanie tych pieniędzy i teraz chcę pana zapytać, na jakiej podstawie, bo to nie wchodzi w zakres tajemnicy adwokackiej. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o wyjście w rady nadzorcze spółek. W związku z powyższym wiemy o tym, że pan był obrońcą, nie będziemy o to pana pytali, natomiast nie ma uzasadnienia, dlaczego miałby pan na przykład nie złożyć zeznań w zakresie tego szkolenia, które się miało odbyć, a które no nie wiadomo, czy się odbyło. Nie chcę przesądzać przed pana przesłuchaniem. Proszę państwa, po pierwsze, odnosząc się do słów pani przewodniczącej, absolutnie nie jest tak, abym przestał być obrońcą z uwagi na jakikolwiek błąd organu czy organów, które prowadziły to postępowanie.
Przyczyna, dla której przestałem być obrońcą, jest taka, że sąd zauważył, iż może istnieć sprzeczność interesów z uwagi na wzajemne wyjaśnienia pomiędzy osobami podejrzanymi. I to dotyczy tylko i wyłącznie osób podejrzanych i składanych przez nich wyjaśnień wobec siebie nawzajem, a nie ich obrońcy. To po pierwsze. Po drugie, należy podkreślić, że moja wiedza, jeżeli państwo twierdzicie, że mogę zostać przesłuchany na okoliczności, które nie stanowią funkcji adwokata, to ja pragnę stwierdzić, że moja wiedza kształtowała się nie tylko przed podjęciem obrony, ale przede wszystkim moja wiedza kształtowała się po podjęciu obrony. I proszę zauważyć, że świadek zeznaje według swojej najlepszej, aktualnej wiedzy, nie ukrywając niczego z tego, co jest mu wiadome. Dlatego też ja nie mogę przystąpić do przesłuchania w charakterze świadka i dlatego też obejmuje mnie zakaz dowodowy z artykułu 178 punkt 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Ale tajemnicza obrońca nie jest gumy, nie może pan w tajemnicę rozciągać dowolnie. No możemy pana spytać o pana kontakty, o pana przebieg bardzo ciekawej aplikacji. O pana wakacje spędzane. Proszę państwa. Proszę pana. A czy był pan szereg pytań i może przejdźmy do zadawania pytań. Wykroczył pan daleko poza rolę obrońcy w tej sprawie. O czym pan był pan obrońcą pana Mariusza Olecha? Proszę państwa, jeszcze raz powtarzam. Pana Mariusza Olecha obrońcą był pan? Proszę państwa, jeszcze raz. Będziemy o to też pytać. Tu pana nie obejmuje żadna tajemnica, więc no proszę się nie zasłaniać tajemnicą. Panie pośle. Tam proszę nam nie odpowiadać na pytania, gdzie będzie wchodziło w zakres tajemnicy adwokata. Panie pośle. W sprawach, które nie wchodzą w ten zakres, ma pan obowiązek zeznawać. Przedmiot działania komisji jest zbieżny z zarzutami, które zostały postawione moim klientom. I sami państwo to przyznaliście, przyznając im prawo do odmowy zeznań w całości. Proszę pana, a ja mam takie pytanie. Także nie ma tutaj pytań, które nie dotyczą. Proszę pana, a przeprowadził pan fikcyjne szkolenie, za które wziął pan 150 tysięcy, wystawił fakturę? Proszę pani przewodniczącej. Czy takie pytania wchodzą w zakres tajemnicy obrończej? Proszę pana, nigdy tajemnica obrońcy czy adwokata nie rozciąga się na popełnianie czynów, bym powiedziała, co najmniej nagannych. W związku z powyższym, jeżeli pan chce przekonać nas i opinię publiczną, czy odpowiedź na pytanie, czy pan przeprowadził to szkolenie, wziął te pieniądze, czy ich nie wziął, to wie pan, no nie przekona pan nas co do tego. To jest kwestia pierwsza. Druga sprawa, to chcę panu powiedzieć jeszcze jedno. Czy pan uważa, że moralnie etyczne jest podjęcie się w tej sytuacji obrony i kontynuowanie w stosunku do współoskarżonych, których wyjaśnienia się wzajemnie wykluczają, czy są sprzeczne? Pani przewodnicząca. A czy pan wie, co kodeks wyjaśnienia... mówi? Czy pan wie, co kodeks mówi w tej wypadku, że pan się powinien od razu albo nie wchodzić, albo wyłączyć? Czy pan dzisiaj broni Marcina lub Katarzynę Pedale w jakiej sprawie? Wskazają na te okoliczności w oświadczeniu. Proszę pani przewodniczącej. Proszę powiedzieć, czy pan broni dzisiaj Marcina lub Katarzynę B w innych sprawach? Jestem nadal obrońcą pana Plichty które były wyłączone z głównego wątku. A pani Katarzyny P? Nie, nie jestem obrońcą. A był pan? Byłem. No przecież to jest oczywiste. Proszę państwa, proszę zauważyć, że... I czy tu jest konflikt interesów wedle pana w tym, co pan robi teraz obecnie? Tego konfliktu interesów nie było wtedy, kiedy podejmowałem się obrony. Sąd ten konflikt zauważył dopiero na etapie postępowania jurysdykcyjnego, a nie na etapie śledztwa. Proszę pana, proszę powiedzieć w takim razie, czy pan został kiedykolwiek przesłuchany przez prokuraturę w Łodzi? Proszę państwa, wszelkie takie informacje znajdują się w aktach sprawy. Ale ja składam w dniu dzisiejszym oświadczenie i ja nie będę odpowiadał na państwa pytania, skoro mówię i twierdzę, że nie przystępuję do przesłuchania. Na takie pytania odpowiedzi. Proszę one nie dotyczą pana tajemnicy, oczywiście, pan że uzyskał w obronie pana Marcina P. Pan poseł Zembaczyński, dotyczą pana działalności. Proszę państwa, wiedza adwokata, która dotyczy faktów będących przedmiotem postępowania, a którą nabył również przed podjęciem się obrony, wchodzi w skład tajemnicy Szanowny obrończej. Panie, ale wiedza na ten temat, czy jest... Panie pośle, już panu daję głos, już oddaję pana oczywiście. Proszę pana, ja panu powiem tak. Dla mnie jest rzeczą niebywałą,
gdzie z materiału od razu wynika, że pan co najmniej powinien być świadkiem w tej sprawie, że pan został dopuszczony jako obrońca i na tym pan korzysta dzisiaj i odmawia składania zeznań nie tylko przed komisją, ale zrobił pan to samo w prokuraturze. Prokuratura uległa, mało tego, sąd ją tutaj, że tak powiem, nie pomógł prokuraturze i to jest kwestia pierwsza. Druga sprawa jest taka, że jeżeli prokuratura podjęła próby przesłuchania pana jako świadka, ale nieskutecznie, to najlepiej świadczy o tym, że pan nigdy nie powinien być obrońcą w tej sprawie, bo pan od razu wynikało z materiału, że ma być świadkiem w tej sprawie. Więc proszę, moment, w którym się pan pojawia jako świadek w tej sprawie, to jest moment, w którym natychmiast powinien pan być wykluczony jako obrońca. Będziemy słuchać prokuratorów z Łodzi, zadamy im to pytanie, jak to jest możliwe, że pan został dopuszczony jako obrońca mimo wszystko. Bo rozumiem, że nawet po tym nieskutecznym przesłuchaniu dalej pan bronił Marcina P., tak? Proszę państwa, pierwsze zarzuty, które zostały w początkowej fazie postawione panu Marcinowi Plichcie, to były zarzuty z początkowego etapu postępowania i one były innymi zarzutami niż te, które stawiane są mu teraz. Po drugie, proszę nie mówić, że prokuratura uległa, nie tworzyć takich wizji, ponieważ sąd nie wyraził zgody na to, abym został przesłuchany. Sąd apelacyjny. Także Gdańsku, naprawdę, prawda? Sąd apelacyjny w Gdańsku, w którym toczone było postępowanie. No sąd właściwy w sprawie, no proszę państwa. Pan poseł Zembalczyński i pan poseł Brejza po kolei. Proszę.